złapałem. Wysokość koparki w najwyższym punkcie to jest 40 metrów. Rozpiętość od koła czerpakowego do taśmy zrzutowej to jest prawie 84 metry bieżące. Całkowita moc zainstalowana na tej koparce to jest ponad 2,5 MW. Koparka ta o teoretycznej wydajności 4300 m sześciennych powinna realizować zadania produkcyjne na poziomie 7 milionów metrów sześciennych urobionej masy w ciągu roku. Szanowni Państwo, jest zasadą, że wypowiada się pewną regułkę. Nie nauczyłem się jej na pamięć, ale ogólnie brzmi następująco. Jesteś dumą, chwałą polskich inżynierów. Przepraszam, polskich inżynierów, techników, konstruktorów. Pracuj efektywnie, bezpiecznie. Pracuj na chwałę Turowa, Polskiej Grupy Energetycznej i Górnictwa Węgla Brunatnego. Jednak ma się w sprawę. W sierpniu 2010 roku zaczęliśmy, po podpisaniu umowy, zaczęliśmy realizację tego projektu, a więc trwał on ponad 2 lata i najlepszą reklamą jest to, co stoi za mną i to, co będzie wydobywać ta maszyna. Tak jeszcze a propos, panie dyrektorze, pytanie. Jak były chrzciny, to jakie to imię ta ślicznotka ma? K18, tak? To ja życzę, żeby ta K18 spełniła wszystkie oczekiwania, żeby pracowała efektywnie, wydajnie i bezpiecznie. Jako grupa Kopex Famago, takich maszyn do górnictwa, nie tylko odkrywkowego, dostarczamy już na cały świat, więc to jest najlepsza reklama, że funkcjonują, działają. I tego życzę również tutaj. Dziękuję. Uwaga, wyciągamy czas od maszyny.